Witam. Oto pilot Decimo, oczywiście model Kaple z japońskiej firmy Pilot. Przed jakimś tygodniem czy dwoma pokazywałem klasycznego pilota, a oto jego troszkę inna odmiana w wersji Kaple's, czyli bezskówkowej. Mam dwa piloty Decimo. Jeden jest starszy, trochę już w sfatygowanym pudełku plastikowym, takim prawie przeźroczystym, nie licząc ciemnej góry. Po otwarciu oczywiście można pióro wyjąć. Dodatkowo w zestawie tym znajduje się trochę broszurek. Właściwie jedna taka mikroskopijna broszurka. Jest nabój, jest nakładka na nabój i jest konwerter, który chyba jest w tym momencie w piórze. Ta broszurka tu jest o tyle ciekawa, że zawiera w środku opis części tego modelu. Zaraz tu znajdę. O, oto on. Także tutaj można na tym ujęciu powiększonym już zobaczyć całą konstrukcję tej mechaniki wewnętrznej tego modelu. Ale zobaczmy jeszcze współczesne opakowanie, jak Decimo jest pakowane teraz. Kartonowe pudełko, ale dość trwałe. Pod spodem zawiera to samo, co poprzednia wersja, może troszeczkę inaczej wykonana broszurka, ale te same elementy pozwalające uruchomić pióro. Tutaj jest naklejka, że to model ze stalówką Extra Fine. Ten powyżej ma F, czyli zwykłe Fine. Na pierwszy rzut oka widać, że troszkę są węższe, ale o ile od klasycznego Kaplesa, to zobaczymy później na porównaniu. Na razie zobaczmy z bliska. Klips węższy z napisem Decimo wygrawerowanym i trochę mam wrażenie, co się potem potwierdzi, że jest bardziej płaski niż tamten w klasycznym modelu. Otwór, w którym wychodzi stalówka, no i przycisk. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to za dziwadło, no to mówię, że to jest model bezskówkowy, jak sama nazwa wskazuje, którym wysunięcie stalówki następuje poprzez naciśnięcie z tyłu tego guziczka. No i pióro gotowe. Oczywiście tu należy wziąć pod uwagę, że nie wszyscy trzymają pióro tak jak ja. Mogą mieć problemy z tym klipsem tam powyżej. Oto stalówka. Tutaj jest ciekawostka. Właśnie tym otworem poniżej nabiera się atrament do konwertera. W związku z tym aż tyle trzeba zanurzyć w środku. A oto nowy konwerter, który pojawił się w współczesnym modelu. Troszkę inaczej już wygląda, jest przeźroczysty. Tak zwana skówka, jeśli to skówką można nazwać, właściwie nie część korpusu, w której mieści się mechanizm wysuwania. Tak to można chyba nazwać. No i próbka pisma. Tak jak mówiłem, w tym modelu mam stalówkę grubości F, a więc jak na standardy japońskie jest to cienkie F, a na europejskie super cienkie. Ta stalówka jest na tyle dobrze wyszlifowana, że jeszcze mogą odwrócić o 180 stopni i jeszcze kreśli cieńszą linię. Widać, nie trzeba wcale nacisku, aby stalówka zostawiała ślad atramentu na papierze. Tak wygląda pisanie tym modelem. Tutaj aktualne zbliżenie na trzy stalówki, które posiadam w tych modelach MF i XF, a oto spływaki z dołu. Jak widać na czubku tej EF to już prawie nie ma irydu. Oto przykład tych trzech stalówek od góry, od najgrubszej do najcieńszej. Ta cienka może niektórych przyprawiać o dreszcze, bo troszkę słychać, jak sunie po papierze. Nie nazwałbym tego drapaniem. 14 cm ma pióro ze schowaną stalówką, a o 2 mm mniej z wysuniętą. Waży 20 gramów, a teraz porównajmy, ile waży klasyczny Kaple's. 10 gramów więcej. Teraz skąd się bierze ta różnica? Ona się bierze z wymiarów. Jest węższe to pióro. Tu ma 11 mm w części środkowej i 10 mm przy końcu, a tu mamy 13 i
i 11, a więc jest o 2 mm cieńsze w grubszej części. Także klips jest dość twardy, że tak powiem, nie odgina się za bardzo. Na rzut oka teraz położonych obok modeli pokazuje, pozwala porównać, jaka to jest ta różnica. Ona niby nie jest, jest niewielka, ale dla mnie jest dość odczuwalna przy dużym i długim pisaniu. Ja wolę pisać tym decimo, szczerze mówiąc. A tutaj teraz możemy porównać, że te pierścienie w środku w decimo 1 jest cieńszy, natomiast klips jest bardziej płaski i węższy. Natomiast wydaje mi się tutaj, jakby otwór w decimo, którym wychodzi stalówka, był ciut większy. Albo to takie złudzenie optyczne. Tak wyglądają w porównaniu obydwa te modele. Ja jestem zadowolony z obydwu. Także mam teraz trzy tego typu pióra z trzema grubościami stalówek i sądzę, że na razie mi to wystarczy. Choć kto tam wie, może za chwilę po raz kolejny zmienię zdanie. W każdym razie od jakiegoś czasu ciągle noszę ze sobą decimo. Dziękuję za uwagę.